Rozmowa dnia. A gościem programu Pierwszego Polskiego Radia w Sygnałach Dnia jest teraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Witam panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry. Nie na kwarantannie, nie w samoizolacji. Pytam dlatego, że wczoraj pojawiła się informacja, przekazana zresztą przez samego ministra Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera, o tym, że jest zakażony koronawirusem, w związku z tym w najbliższym czasie będzie pracował zdalnie. Ja wiem, że rząd też, kiedy może, stara się pracować zdalnie, no ale te pytania jednak się pojawiają. Jak w tej chwili w rządzie wygląda sytuacja? Czy ktoś jeszcze może musi w związku z zakażeniem ministra Dworczyka udać się na kwarantannę? My pracujemy przede wszystkim zdalnie. Rzeczywiście posiedzenia Rady Ministrów odbywają się przy pomocy łączy internetowych, a więc to jest ta podstawowa forma naszej pracy. Oczywiście spotykamy się, natomiast no, życzę szybkiego powrotu do zdrowia ministrowi Dworczykowi. Sam przeszedłem na przełomie października i listopada chorobę. Życzę, żeby jak najszybciej mógł wrócić do pracy. Ja jeszcze dodam, że minister zdrowia Adam Niedzielski też w związku z tym, że w piątek występował obok ministra Dworczyka na konferencji prasowej, postanowił udać się na kwarantannę. To skoro już mówimy o walce z epidemią, panie ministrze, to co Polaków najbardziej interesuje, to co dalej z poluzowaniem albo obostrzeniem, jakie rekomendacje sztabu walki z epidemią, wiedząc, że zaczęło nam znowu przybywać przypadków zakażenia COVID-19. Kiedy patrzymy sobie tydzień po tygodniu, porównując na przykład w poniedziałkowe dane z ubiegłego tygodnia do tych z wczoraj, okazuje się, że to jest bardzo duży przyrost. Tak, rzeczywiście to niewątpliwie niepokoi. Ja przypomnę, że była dość duża presja na to, żebyśmy rozluźniali, żebyśmy otwierali. My bardzo uważnie przypatrujemy się temu, co się dzieje, wyciągamy wnioski. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zawsze, kiedy jest taka potrzeba, posiedzenie jest zwoływane pod przewodnictwem premiera. Jest Rada Naukowa, która doradza premierowi. Analizujemy sytuację. Z całą pewnością podejmiemy wszystkie potrzebne kroki ku temu, żeby zahamować rozwijanie się epidemii. A ja chcę powiedzieć z własnego podwórka, że dziś uruchamiamy, a więc jest gotowy, kolejny szpital modułowy przy ulicy Szaserów. Ja za chwilę, panie ministrze, ten szpital dopytam, ale jeszcze chciałem przy tych obostrzeniach na moment zostać, bo wczoraj posiedzenie zespołu, kiedy ewentualnie jakieś nowe rekomendacje, już wchodzi w życie rekomendacja dotycząca przekraczania południowej granicy Polski, ale kiedy usłyszymy o nowych posunięciach? Wtedy, kiedy zostaną wypracowane decyzje. My, jeszcze raz to podkreślam, bardzo rozważnie podchodzimy do tego, co się dzieje. Z całą pewnością nie lekceważymy zagrożeń. Mimo tego, że opozycja nas krytykuje, najpierw krytykuje nas za to, że nie otwieramy gospodarki, a za chwilę będzie krytykowała za wzrost zakażeń. No, taką mamy opozycję w Polsce. Bardzo rozważnie, jeszcze raz to podkreślam, podchodzimy do tego wszystkiego, co się dzieje. Z całą pewnością nie popełnimy błędów, które popełnione zostały gdzieś wokół Polski. Jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby nieść pomoc potrzebującym, w tym duży udział Wojska Polskiego. Panie ministrze, o 9:00 chyba, jeśli dobrze pamiętam, dziś będzie pan brał udział w otwarciu właśnie szpitala modułowego przy ulicy Szaserów w Warszawie, przy szpitalu wojskowym na Szaserów. Skąd, dlaczego to posunięcie? Czyżby w Warszawie, czy w ogóle w województwie mazowieckim sytuacja epidemiczna była na tyle poważna, że jest pilnie potrzebny nowy szpital modułowy? Jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Przygotowaliśmy ten szpital z myślą o rozwoju negatywnym sytuacji. Musimy być przygotowani na ten najgorszy scenariusz, ale szpital modułowy przy Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie przy ulicy Szaserów jest wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że jest to szpital właśnie działający w oparciu o kadrę medyczną WIM-u. Jest to szpital przygotowany dla pacjentów, którzy będą najciężej przechodzili chorobę, a więc są to wyłącznie łóżka przygotowane do tego, żeby świadczyć pomoc tym
najciężej dotkniętym chorobą. Szpital ma charakter modułowy, a więc w sytuacji, w której byłaby taka potrzeba kiedyś w przyszłości, może być przeniesiony w inne miejsce. Korzyścią jest także to, że odciążamy w ten sposób łóżka dla pacjentów niecovidowych w Wojskowym Instytucie Medycznym. To duży szpital, to jeden z największych szpitali w Warszawie i kadra WIM-u korzysta z doświadczeń zdobytych w Lombardii wiosną ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych, a więc jest to szpital przygotowany z myślą o najciężej przechodzących chorobę pacjentach covidowych. Podobne szpitale będą też powstawały w innych miejscach Polski? Są już jakieś plany? Szpitale tymczasowe są przygotowane, zostały przygotowane. Ja o szpitalach tymczasowych wiem. Wiem o niektórych szpitalach modułowych, tak jak na przykład ten w Płocku, postawiony dzięki pomocy Orlenu, ale chciałem właśnie dopytać o to, czy podobne przedsięwzięcia jak to przy Szaserów są jeszcze w najbliższym czasie planowane, czy coś pan słyszał o tym? W miarę potrzeb. Oczywiście w miarę potrzeb reagujemy wyprzedzając. To teraz o potrzebach polskiej marynarki wojennej chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Wczoraj pan poinformował o tym, że wreszcie zapada decyzja o zakupie nowych okrętów dla polskiej marynarki wojennej. No rzeczywiście te amerykańskie fregaty mają już swoje lata, zresztą kiedy je otrzymaliśmy też nie były nowe. Kto będzie budował okręty Miecznik i kiedy trafią do służby? Okręty zbudowane zostaną w polskich stoczniach. Wykorzystamy potencjał, który jest w Polsce. Dlaczego w pierwszej kolejności okręty obrony wybrzeża? To będą fregaty w programie Miecznik zbudowane. Dlatego, że przeciąga się, niestety przeciąga się, to muszę powiedzieć z pewną troską, przeciągają się negocjacje z partnerem szwedzkim w sprawie kupienia zdolności pomastowej, tak to nazywamy w żargonie wojskowym, a więc używanych okrętów podwodnych z Szwecji. Negocjacje nie idą w dobrym kierunku. Zaniepokojeni jesteśmy czasem, jeżeli chodzi o możliwość pozyskania tych okrętów i ceną. W związku z tym wczoraj zorganizowałem odprawę. Rozmawialiśmy na ten temat z dowódcami Wojska Polskiego, no i zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności postawimy właśnie na okręt obrony wybrzeża. Przy czym ten okręt będzie się charakteryzował możliwością obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, ale także będzie na swoim pokładzie posiadał siłę rażenia w postaci rakiet o zasięgu zbliżonym do nadmorskiej jednostki rakietowej. To jeszcze, panie ministrze, doprecyzujmy, ile takich jednostek będzie budowanych w pierwszej kolejności i kiedy jest planowane ukończenie budowy? Ja nie chciałbym właśnie mówić, bo to jest proces skomplikowany, a więc nie chcę mówić o tym, ile, kiedy. Z całą pewnością rozpoczniemy budowę od pierwszego okrętu. Chciałbym, żeby były to trzy okręty, ale rozpoczniemy od pierwszego okrętu w stoczni polskiej. W stoczni polskiej na polskim wybrzeżu. Zapewnia Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, gość Sygnałów Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. To nie koniec tej rozmowy. Ciąg dalszy za chwilę w mediach społecznościowych programu pierwszego Polskiego Radia, także na naszej stronie internetowej. Zapraszam do wysłuchania, obejrzenia i tej części rozmowy. Panie ministrze, teraz o tym, co wyczytałem wczoraj w Gazecie Wyborczej. Tam pojawiła się taka informacja, że rząd całkiem poważnie rozważa, by doprowadzić do waloryzacji świadczeń 500+. Dotąd, mimo tego, że no, inflacja co roku gdzieś tam swoje procenty dokłada, takich koncepcji nie było. Podobno w roku 2023 świadczenie 500+ miałoby być waloryzowane. Czy jest jakieś ziarno prawdy w tych doniesieniach? Szczerze mówiąc, panie redaktorze, jestem skoncentrowany na sprawach dotyczących obronności. Oczywiście ważne są te wszystkie kwestie, które dotyczą spraw społecznych. No to są takie inicjatywy, ale które myślę, jeśli się pojawiają, to na rządzie są po prostu omawiane, więc dopytuję członka rządu. Nie omawialiśmy. Mhm. Tej sprawy nie omawialiśmy. A co miał pan okazję już omawiać z przedstawicielami nowej administracji amerykańskiej? To jest kwestia, która interesuje tych wszystkich, którzy zastanawiają się, jak teraz będzie układała się nasza współpraca z Ameryką, kiedy Joe Biden zastąpił Donalda Trumpa.
Rozmawiałem telefonicznie z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. To była dobra rozmowa. Na podstawie tej rozmowy mogę powiedzieć wprost, że kontynuujemy te wszystkie zdobycze, te wszystkie osiągnięcia, które zostały dokonane w ciągu ostatnich lat. Przede wszystkim jesteśmy dumni z umowy podpisanej 15 sierpnia ubiegłego roku. Umowy, która stanowi bardzo ważny fundament dla relacji polsko-amerykańskich. Ta umowa daje gwarancję tego, że będziemy przygotowani na przyjęcie nawet 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich w krótkim czasie. To jest niezwykle istotny element bezpieczeństwa naszego kraju, bo oczywiście najważniejsze jest Wojsko Polskie. Proces modernizacji, jeżeli chodzi o wyposażenie Wojska Polskiego, jest dynamiczny, przebiega dynamicznie, zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie, ale relacje ze Stanami Zjednoczonymi są kluczowe, dlatego że obecność wojsk amerykańskich w Polsce po prostu odstrasza ewentualnego agresora. Agresor ma świadomość tego, że uderzając na Polskę rozpocznie wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Ja widzę tutaj taką dwoistość. Z jednej strony my w Polsce cieszyliśmy się z poparcia Donalda Trumpa. Mówiliśmy o tym, jak korzystne jest na przykład dla wzmacniania wschodniej flanki NATO, jak korzystne są jego starania o to, żeby członkowie sojuszu wydawali więcej pieniędzy na budżety obronne. Dzisiaj Joe Biden mówi, że teraz Stany Zjednoczone wracają jako prawdziwy partner do NATO i będą ściśle współpracować, i będą wzmacniać sojusz. No to pojawia się pytanie, czyżby Donald Trump osłabiał sojusz NATO? No to pewnie przekłada się na spór polityczny w Stanach Zjednoczonych, to o czym powiedział pan redaktor. To bardzo gorący spór polityczny i on wciąż trwa. Przypomnę, że prezydent Donald Trump był dwukrotnie poddawany impeachmentowi, stąd tego rodzaju komentarze. Ja chciałbym podkreślić, że jeśli chodzi o sprawy, za które ja jestem odpowiedzialna, więc sprawy obronności, relacji wojskowych, one układały się i układają się bardzo dobrze i to dla nas jest najważniejsze. My nie wchodzimy w spory wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych. My dbamy o to, żeby Polska była bezpieczna. No i na przykład takim osiągnięciem niezwykle istotnym jest fakt, że w Polsce, w Poznaniu rozpoczęło działalność dowództwo korpusu. A więc dowództwo, które swoim Stanów Zjednoczonych, Armii Stanów Zjednoczonych, a więc dowództwo, które swoim zasięgiem obejmuje nie tylko żołnierzy stacjonujących w Polsce, ale na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pan mówił bodajże w ubiegłym tygodniu, że są szanse, żeby to polski oficer był zastępcą dowódcy tego korpusu. Czy to rzeczywiście się potwierdza? Tak, to jest informacja potwierdzona. Polski generał będzie zastępcą dowódcy w Forcie Knox w Kentucky. A więc to jest też wymiar bardzo bliskich relacji wojskowych polsko-amerykańskich. A jeśli do tego dodamy fakt, że w ubiegłym roku podpisaliśmy umowę w sprawie kupienia F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów, że kupiliśmy i już w przyszłym roku będą w Polsce, będzie system Patriot, że w roku 2023 będą rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km. To sprawia, że wartość bojowa Wojska Polskiego wzrasta, a chodzi nam o to, żeby właśnie odstraszać agresora, żeby agresor miał świadomość tego, że uderzenie na Polskę oznaczać będzie bardzo poważny kłopot. Panie ministrze, to jeszcze na koniec o sytuacji w koalicji. Z jednej strony Solidarna Polska informuje, że odwołanie wiceministra Janusza Kowalskiego odbyło się wbrew umowie koalicyjnej. Z drugiej strony mamy cały czas niepewną sytuację w Porozumieniu, gdzie frakcja zwolenników Jarosława Gowina, przewodniczącego Porozumienia i Adama Bielana, który wedle części polityków Porozumienia powinien w tej chwili partią zarządzać, bo już nie jest szefem Jarosław Gowin. Jak pan odbiera tę sytuację, jak komentuje sytuację w koalicji w tej chwili? Wychodzimy z założenia, że bardzo wiele jeszcze przed nami. Mamy przygotowany program, to jest Nowy Ład, program Prawa i Sprawiedliwości. Chcielibyśmy, żeby był realizowany przez całą koalicję. To program, który daje gwarancję rozwoju naszego kraju, naszej ojczyzny.
To też jest ważne z punktu widzenia wartości chrześcijańskich, z punktu widzenia wartości patriotycznych, I to też będzie które trzeba, są. panie ministrze, przedyskutować, bo już Solidarna Polska takie sygnały przekazywała, że no nie wszystkie elementy tego Nowego Ładu muszą koniecznie spotkać się z entuzjazmem ze strony tego ugrupowania. A ja przypomnę, że z kolei pomysł podatku medialnego był ostatnio protestowywany ustami polityków Porozumienia. No więc widać, że coś tu jeszcze trzeba poucierać w koalicji. Zapewne gdyby nie różnice zdań, to nie bylibyśmy koalicją. Jesteśmy koalicją ze względu na różnice zdań, ale zgadzamy się co do spraw zasadniczych, że Zjednoczona Prawica to gwarancja rozwoju Polski, więc koncentrujemy się na tym, żeby wprowadzać te ważne zmiany z punktu widzenia właśnie przyszłości naszej ojczyzny. Przypomnę osiągnięcia, kryzys gospodarczy związany z zarazą, z epidemią, a przecież Polska przechodzi ten kryzys łagodnie w porównaniu z innymi państwami. Ostatnio atak na rząd odnośnie VAT-u, ale trzeba powiedzieć, że dzięki temu, że uszczelniony został system podatkowy, w ciągu 5 lat z samego VAT-u wpłynęło 60 miliardów złotych, czyli to 1,5 raza, to są wydatki 1,5 roczne na program 500+, a więc to są niewątpliwie osiągnięcia. Rozwój gospodarczy Polski jest faktem. Naszym zadaniem jest kontynuacja tego procesu, bo to są dobre rządy dla Polski. Panie ministrze, kiedy poznamy nowego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich? Piotr Wawrzyk nie uzyskał akceptacji Senatu, więc będzie trzeba procedurę wyboru zacząć od początku. Niepokoi postawa Senatu. To Senat jest zdominowany przez opozycję. Widać, że opozycja lekceważy sobie sprawy polskie, że jest na nie. Oczywiście przedstawimy nowego kandydata, przedstawimy nowe rozwiązanie. Źle jest, kiedy po wygaśnięciu kadencji wciąż urząd jest nieobsadzony. To niewątpliwie źle świadczy o systemie, a tą blokadę założyła opozycja w Senacie. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, był gościem Sygnałów Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.